Szanowni Państwo, rozpoczynamy posiedzenie Rady. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że posiedzenie Rady jest prawomocne w obecności Rady Izby stanowiącej kworum do podejmowania uchwał. Otwieram 21. sesję Rady Dzielnicy Wydłonowice. Witam serdecznie gości na dzisiejszej sesji. Przedstawiam projekt porządku obrad. Punkt pierwszy, ustalenie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu sesji 20. Punkt trzeci, przyznanie medalu Państwowego 20-lecia Powstania Dzielnic Miasta Krakowa, druk numer 184. I żeby nie było pomyłki, będziemy procedować druk numer 184A, czyli po autopoprawce zarządu. Punkt czwarty, przyjęcie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych zabytków i oświetlenia, druk numer 185. Punkt piąty, oświadczenia i komunikaty. Do chwili obecnej wpłynęło do mnie 9 wniosków o wprowadzenie uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji. Czy są inne propozycje jeszcze do porządku obrad? Ponieważ nie ma innych zgłoszeń, przystępujemy do głosowania wniosków do porządku obrad. O wprowadzenie punktu do porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie projektu zagospodarowania terenów biegu placów na skrzyżowaniu ulicy Palickiej z ulicą Armii Krajowej. Będzie to druk numer 186. Chcę powiedzieć, że wszystkie te wnioski są bardzo istotne i jako Rada musimy je w zasadzie głosować i podjąć odpowiednie uchwały. Dlatego bardzo proszę o głosowanie radnych na wprowadzenie tych wniosków do porządku. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, zechce podnieść rękę do góry, a Łukasz Wyrobiec, członek zarządu, przeliczy głos. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 5 porządku obrad. Kolejny wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2012 w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedli szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Druk numer 187. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosu. 15. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie osoby. Czyli jedna nie wzięła udziału w głosowaniu. A to wygląda. Dziękuję. Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 6. Kolejny wniosek do porządku obrad. Sprawie listy zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie programu Bezpieczny Kraków, druk numer 188. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego wniosku, podniesienie tego wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry, a panu proszę o przyjęcie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Na podstawie głosowania stwierdzam, że uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie została przyjęta. Wniosek został przyjęty i będzie rozpatrywana na punkcie 7. Przechodzimy do kolejnego wniosku.
wnosi się o włączenie do porządku obrad wniosku w sprawie projektu przebudowy układu drogowego dla projektowanej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Balicka-Wierzyńskiego, druk nr 189. Kto z panów radnych jest za wprowadzeniem tej uchwały do porządku obrad? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jedna osoba się wstrzymała. Nie, bo Agata wyszła. Jedna. Dwie osoby się wstrzymały, bo jeszcze pan wstrzymał. Tak, jak się jeszcze raz. Jedna osoba się wstrzymała. Panie przewodniczący, powiedział pan w tym druku, że to jest 189. Sygnalizacja. I wniosek ten będzie rozpatrywany w punkcie 8 porządku obrad. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad w sprawie korekty listy zadań priorytetowych na rok 2013, druk numer 190B, czyli po autopoprawce, drugiej autopoprawce zarządu. Zarząd na pierwszym posiedzeniu swoim przyjął projekt uchwały, na kolejnym dokonał zmian jeszcze w tym druku projektu uchwały i na kolejnym dokonał kolejnej poprawki, takiej porządkującej wersję druku 190A. Także będziemy procedować druk 190B projektu uchwały w sprawie korekty listy zadań priorytetowych na rok 2013. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. A Łukasz, kto jest przeciw? 16. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba nie wzięła się głosować. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 9. Przechodzimy do kolejnego wniosku o wprowadzenie punktu do porządku obrad w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych, druk nr 191. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, chce podnieść rękę do góry. Łukasz przeliczy głosy. 17. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie liczę. Kto się wstrzymał? Na podstawie głosowania stwierdzam, że wniosek został przyjęty i uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 10 porządku obrad. Kolejny wniosek o wprowadzenie do punktu porządku obrad jest w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym wydatków dzielnicy 6 na rok 2012, druk nr 190. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. A pana Łukasza o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Uchwała, która dotyczyła tego wniosku, będzie rozpatrywana w punkcie 11. Kolejny wniosek o wprowadzenie punktu do porządku obrad jest w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego wydatków dzielnicy na rok 2013, druk nr 193. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. A pana Łukasza o przyjęcie.
Dziękuję. Kto jest przeciw?